Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy analizować tor Imola w Assetto Corsa. Zaraz założę swoje gogle wirtualne i zobaczymy, jak się jeździ po tym torze. Ja wiem, mógłbym odpalić sobie grę F1 2021, ale wolę sobie pojechać na VR-ze w nowych bolidach po tym legendarnym torze Imola. Także zapraszam was wszystkich serdecznie do oglądania. Dobra, no to odpalamy Assetto. Wczoraj nagrałem wstęp do tego odcinka i dzisiaj dogrywam dalszą część ze względu na to, że po prostu źle się poczułem w trakcie nagrywania tego odcinka, także normalnie już ten odcinek byłby wczoraj, w czwartek, dzisiaj jest piątek. No niestety miałem pewne problemy żołądkowe, które uniemożliwiły mi po prostu zrobienie tego materiału, no ale dzisiaj już wszystko jest lepiej. Może nie w 100%, ale dobra, lecimy. Tutaj jesteśmy w Assetto Corsa, nie odpaliłem przez Content Managera, ponieważ normalnie mi ten tor się nie wczytuje. Ta wersja toru z 2021 roku, oczywiście to jest oryginalny tor z Assetto Corsa, ale tutaj mamy te wszystkie obrandowania sponsorskie z właśnie 2021 roku, z tego Grand Prix Emilia Romagna. I tak, słuchajcie, ja bym tutaj pojechał sobie Red Bullem z 2013 roku na początku, ponieważ z sentymentu po prostu brakuje mi tego V8 i chciałbym sprawdzić go na tym torze. No i potem szybko sobie przejedziemy bolidem Ferrari z 2022 roku. Także zakładam gogle i lecimy na tor. Dobra, już jesteśmy na torze Imola. Poczekajcie, poprawię sobie gogle. Co my tutaj mamy w obcych? Bo chciałbym sobie tylko pewne rzeczy poprzestawiać. Dajmy sobie już super softy, bo kiedyś właśnie w 2013 roku jeszcze były opony typu właśnie super soft. Ultra softów jeszcze nie było, bo pamiętam w 2016 były, ale super softy już były w 2013 roku, softy, medy i tak dalej. Jak widzicie, softy to są żółte, super softy to są czerwone opony. Damy sobie troszeczkę mniej paliwa, tak 30 litrów. 25 będzie git, starczy nam na kilka okrążeń pomiarowych, żeby wam pokazać ten tor, przeanalizować te zakręty. Także let's go, jeszcze tutaj poprawię wam pozycję, bo wy widzicie, macie obraz z lewego oka, dlatego wam się może wydawać, że po prostu tutaj jest no krzywo, nie jest tak wyśrodkowana ta kamerka, dlatego ja tutaj mam te opcje, mogę zmieniać sobie pozycję siedzeniową. Poczekajcie, tutaj mikrofon mi wchodzi w grę, ja muszę go zobaczyć. Dobra, i troszeczkę się przysunę, bo tak będzie bliżej. No i teraz zmienię właśnie dla was pozycję. Patrzę teraz z lewego oka i jak patrzę z lewego oka, to teraz mam wycentrowaną kamerkę. Dobra, chyba będzie dla was git, dla mnie też jest ok w miarę. No i jesteśmy na tym torze, legendarnym torze Imola, gdzie w przeszłości no doszło do wielu tragicznych, ale też fantastycznych wydarzeń. Słynna walka Senna Prost, Villeneuve i jeszcze jeden kierowca z Ferrari. Już nie pamiętam jego nazwiska, pamiętam, że oni walczyli tutaj w latach 80. No i oczywiście ta tragiczna śmierć Senny i Ratzenberga z maja, weekendu majowego. To był przełom, przecież chyba kwietnia i maja, podczas Grand Prix właśnie Imoli w 94 roku. No ale dobra, wyjeżdżamy na tor, jesteśmy w Red Bullu z 2013 roku. Postaram wam się tak nie ruszać się tą głową, bo można zwymiotować, bo pamiętam, że w ostatnim filmiku za dużo kręciłem tą głową i aż to mi się nieprzyjemnie oglądało, dlatego postaram się być jak najbardziej, po prostu trzymać tą głowę jak najbardziej na prost. Dobra, wyjeżdżamy już z alei serwisowej. Jak możecie widzieć, piękne obrandowanie właśnie z ubiegłego roku, z Grand Prix Emilia Romagna del May in Italy 2021. Dojeżdżamy do pierwszego zakrętu, to jest szykana i tutaj najeżdżamy mocno właśnie na te kerby. Tutaj trzeba mocno ścinać te tarki, żeby zmaksymalizować czas okrążenia. Także tutaj już wyjechaliśmy z pierwszej sekwencji zakrętów. Teraz zmierzamy do drugiej szykany i tutaj ona jest o wiele szybsza na wejściu niż ta pierwsza. Chodzi się z dużą prędkością i tutaj się skupia na wyjściu z tego drugiego wierzchołka. To jest mega kluczowe, wyjeżdża się oczywiście na tarkę na zewnętrzną stronę.
No i teraz dojeżdżamy do tego nawrotu. No to jest taki zakręt, który ma 130-140 stopni. Tutaj kiedyś Schumacher próbował wyprzedzać Alonso, ale mu się nie udało, pamiętam. I teraz wjeżdżamy w górkę, na górkę do ślepego wcześniej zakrętu. Teraz już jest widoczny na wejściu, bardzo szybki, mega podsterowny na wejściu. No i teraz zmierzamy do słynnej szykany Aqua Minerali. Tutaj na wejściu prawdopodobnie na pełnym gazie, ale to wszystko się przetestuje. No i tutaj trzeba uważać z trakcją na wyjściu, ponieważ jest zmiana wysokości. Bardzo łatwo stracić po prostu kontrolę nad tylną osią bolidu. I tutaj hamowanie do tej dla mnie słynnej szykany bardzo przyjemnej, ponieważ no mocno tu się ścina te tarki, mocno się jedzie po tych kerbach, żeby zmaksymalizować po prostu całą szerokość toru, żeby jak najbardziej na wprost przejechać po prostu tę szykanę. I zmierzamy teraz do dwóch ostatnich zakrętów. Hamowanie z górki, dlatego bardzo ciężko tutaj jest wykomować, łapie się podsterowność, opony przednie nie są dociążone. No i teraz ostatni zakręt i wyjeżdżamy na prostą startową. Jadę w Red Bull z 2013 roku. Piękny dźwięk V8 i teraz jesteśmy na prostej startowej. Ona jest długa, zmieniona od momentu, kiedy ostatni raz, no tutaj Formuła 1 była w 2006 roku, no to przecież była tam szykana na prostej startowej. Teraz od 2020 już nie ma tej szykany. Przejeżdżamy przez szykanę tą pierwszą, Tamburello, tutaj gdzie Senna miał wypadek, popatrzyłem się właśnie w prawo. No i tutaj ta druga szykana, tu gdzie miał Ratzenberger swój wypadek. Dobra, już nie będziemy mówić o tych tragicznych wydarzeniach, skupmy się na właśnie na tej nitce toru, która jest naprawdę fantastyczna. Jest to jeden z moich ulubionych torów ze względu na to, że tutaj musisz atakować te szykany. Ja kocham właśnie atakowanie szykan, atakowanie tych zakrętów. To jest to, co ja uwielbiam. Wjeżdżamy teraz w Aqua Minerali. Tutaj trzeba uważać, mówiłem, że tutaj tył może być niestabilny. Jest bardzo ciężka techniczna sekcja na tym torze. I teraz dojeżdżamy do szykany. Postaram się już tak troszeczkę ogarniać, lepiej przejrzeć przez te zakręty, szybciej. No i zobaczymy, teraz zmierzamy w dół do tych dwóch ostatnich zakrętów. Oczywiście ten bolid troszeczkę inaczej się prowadzi niż bolidy z 2022 roku. Przede wszystkim ten bolid z 2013 roku jest o wiele lżejszy i przez to on może hamować znacznie wcześniej, przepraszam, znacznie później, ponieważ no, jest mniejsza masa do zwolnienia. Oraz te bolidy były wolne na prostych, te silniki miały, oczywiście to były V8, ale koni za wiele one nie miały w porównaniu do teraźniejszych bolidów. Był wolnosący silnik V8 o pojemności bodajże 2,4, z tego co pamiętam. No i moc to była w granicach 750 koni mechanicznych, czyli około 250 koni mniej niż teraźniejsze jednostki bolidów Formuły 1. No i teraz tutaj ten szybki zakręt. Postaram się coraz szybciej jechać z okrążenia na okrążenie. Na razie minuta 25 tutaj lecimy. I zobaczymy po prostu teraz, postaram się wymaksować okrążenie w tym Red Bullu. I porównamy okrążenie Red Bulla z 2013 do okrążenia Ferrari z 2020 roku. I zobaczymy, który bolid na tym torze będzie szybszy. Ach, ta szykana w pierwszym sektorze jest fantastyczna. To samo ta druga, bo tutaj trzeba dużo prędkości wnosić na wejściu. Jak widzicie, nawet mocno po tarce na tym pierwszym apexie i się wynosi na tą zewnętrzną. Tu jest hamowanie w górkę, więc jest troszeczkę więcej przyczepności. Te przednie opony są bardziej dociążone, ale też nie można przestrzelić. No i teraz wjeżdżamy pod górkę do tego ślepego, szybkiego. Też z dużą prędkością wchodzimy. No tutaj prawie bolid stracił przyczepność i ta Aqua Minerali na pierwszy wierzchołek na pełnym gazie, ale widzicie, to jest tak na limicie, że ja teraz wyjechałem lewymi kołami na trawę i już koniec, przestrzeliłem Aqua Minerali, więc bardzo ciężko wyczuć wejście w Aqua Minerali, więc trzeba tutaj naprawdę precyzyjnie jechać po tym torze, bo ten tor nie wybacza błędów. Ten tor nie wybacza błędów. Nie jest on szeroki, jest wąski, tarki są zdradliwe. Na zewnętrznej stronie toru, no tutaj mamy trawę albo żwir. W niektórych momentach oczywiście jest tam asfalt, ale trzeba uważać. I ta długa prosta,
Zobaczcie, ja tutaj ledwo wyciągam jakieś 280, to jest oczywiście defaultowy setup w tym Red Bullu. Dobra, przyjechałem kilka okrążeń, zobacz czy jestem w stanie teraz pojechać najlepsze okrążenie z tej sesji w Red Bullu. Wyjeżdżamy na prostą startową, 5., 6. Tutaj jest, nie mam DRS-u, jedziemy na 7. biegu, nie ma 8. biegu w tych bolidach. Więc jedziemy 293. Hamowanie do pierwszej szykany. Tutaj mocno wykorzystujemy całą szerokość toru na wyjściach. Jesteśmy minimalnie na minusie. Tutaj mocno na tarki się wynosimy. Hamowanie do tego wolnego zakrętu. Wychodzimy też tutaj. Cała szerokość toru na wyjściu prawie dycha na minusie. Szybki zakręt na limicie i Aqua Minerali na pełnym gazie, pierwszy wierzchołek i hamowanie, aż zblokowałem przednią prawą. Trzeci bieg, przed nami szykana, hamowanie na tablicy tuż za 100 metrów do zakrętu. No, leciał tutaj tył na wyjściu, ale udało się opanować. Wyjeżdżamy z szykany i zmierzamy do dwóch ostatnich zakrętów. Z górki zjeżdżamy, hamowanie. Tutaj bardzo łatwo przednie opony zblokować. I wychodzimy na prostą startową. Jaki to będzie czas? Minuta 21. 21, 300. 326 bodajże. 1,21, 323. Oczywiście z tego czasu idzie jeszcze sporo urwać. Ale przyjechałem, nie wiem, jest 5-6 okrążeń i to na domyślnym setupie. To jest tylko takie, żeby sprawdzić, ile szybciej pojedziemy w nowym bolidzie. O ile szybciej, czy w ogóle szybciej pojedziemy, tak? No ale przyjemnie się jeździ tym Red Bullem. Jest dosyć nieprzewidywalny na wejściach w zakręty, więc trzeba uważać, ale tak to ogólnie hamowanie i wchodzenie w szybkie zakręty jest mega przyjemne. Także polecam sobie ściągnąć takiego właśnie moda, raczej trzeba go kupić. Racing Studio właśnie zrobiło Red Bulla RB9. Dobra, przechodzimy do Ferrari z 2022 roku. Dobra, siedzimy w SF75. To jest... tutaj musimy sobie zmienić pewne rzeczy. Damy sobie już softy. Trochę mniej paliwa, przejedziemy się kilka okrążeń i potem zrobię takiego hotlapa. Przybliżę się troszeczkę. No i oczywiście kamerkę przesunę bardziej na prawą stronę, tak żebym na lewym oku miał wycentrowane halo. Dobra, jest ok. I jeszcze troszeczkę się przybliżę, bo za daleko kierownicy. I leciutko w dół. No. Jest kompletnie inaczej, inna kierownica. Oczywiście jest słupek halo. No i wyjeżdżamy na tor. Te bolidy są o wiele cięższe, ale bardziej przewidywalne. Bardziej przewidywalne. Przyjemniej się prowadzą według mnie. Tamte były bardziej takie dzikie. Tych poprzednich sezonów, tych właśnie sprzed ery hybrydowej. Dobra, bierzemy pierwszy zakręt. No jest inny feeling. Tutaj troszeczkę mi tył uciekł, no ale to są zimne opony. Dopiero co wyjechałem z boksu. Dobra, zrobiłem kilka okrążeń. Rozpoczynamy moje najszybsze okrążenie w bolidzie Ferrari SF75. Jeżdżamy na prostą startową. 7. i 8. bieg. Rozpędzamy się do 310 km na godzinę, więc prawie 20 km szybciej niż Red Bullem. Hamowanie tuż za tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu. Wykorzystujemy całą szerokość toru. I już mamy dwie dychy na minusie. I wchodzimy teraz z dużą prędkością w tę szykanę. Tutaj dostałem podsterowność na wyjściu, ale to nic. I hamowanie do tego wolnego zakrętu. No i wychodzimy teraz, jedziemy pod górkę. Trochę trzeba przyhamować. Na limicie, sekunda na delcie i teraz Aqua Minerali. O wiele bardziej stabilniej tutaj się zachowuje ten bolid niż Red Bull.
Teraz szykana przed nami. Ło, jak widzieliście, uciekł mi tył. Więc można było lepiej czekać szykanę i 2 sekundy na delcie i teoretycznie czas to już 1:20, więc sekundę szybciej. Teraz hamowanie do tych 2 ostatnich zakrętów. Dużą prędkością wychodzimy na prostą startową, to będzie czas 1:20. 100. 139. Także ponad sekundę szybciej. No ten bolid jest szybszy niż Red Bull. Albo po prostu nie wykorzystałem maksimum potencjału z tego Red Bulla, bo trzeba uważać z tym Red Bullem, jak się jedzie w zakrętach. Ciężko na limicie się jeździ. No ale i tak mi się wydaje, że ten bolid Ferrari jest troszkę szybszy niż ten Red Bull z 2013 roku w tej grze. No i niestety widzowie, kamerka powiedziała RIP podczas tego okrążenia kwalifikacyjnego, chyba bateria padła. No ale słuchajcie, przed nami jest mega ekscytujący wyścig właśnie na tym torze. Znaczy wcześniej mamy sprint kwalifikacyjny, także tutaj już zaczynamy weekend taki wyścigowy w sobotę. W sobotę już będzie ściganie i teraz jest inaczej z tym sprintem kwalifikacyjnym w tym sezonie, ponieważ po pierwsze, przede wszystkim zdobywca pole position to jest ten zawodnik, który uzyska najlepszy czas w piątek, czyli podczas tych kwalifikacji, które będą właśnie dzisiaj, bo ja dzisiaj nagrywam ten odcinek jeszcze przed tymi kwalifikacjami. No i zobaczymy, kto zdobędzie pole position. No i za sprint teraz dostaje się 8 punktów za zwycięstwo i za 8 miejsce 1 punkt, także więcej punktów do zdobycia. Myślę, że więcej zespołów będzie ryzykować tutaj z właśnie tego środka stawki. No i zobaczymy, który bolid będzie najlepszy. Mi się wydaje, że dalej Ferrari. No i to też jest ich domowy wyścig, więc myślę, że tym razem no tutaj Ferrari postawi na wszystko na jedną kartę i prawdopodobnie zdobędzie dublet, ale oczywiście no wszystko może się wydarzyć. Ja tylko po prostu tak przewiduję. Takie są moje przewidywania. No i zobaczymy, może się mylę. W sumie oby, bo chciałbym po prostu zmianę jakąś na czele stawki. Może po prostu jakieś inne zespoły, nawet z midfielda, Alpine, Haas, tak z dupy nagle po prostu tutaj zaskoczą, choć wątpię w to, no ale przed nami ekscytujący weekend, ma padać właśnie dzisiaj, ma padać w niedzielę, no i oby to był zwariowany wyścig niczym Węgry 2021, no i zobaczymy widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, życzę wam wszystkim miłego dzionka i miłego oglądania tego wyścigu.